pieniądze dla Poczty Polskiej. Wniosek opozycji. Koalicja Obywatelska składa wniosek do NIK w sprawie zwrotu Poczcie Polskiej pieniędzy za wybory. Jak poinformował w piątek poseł Marcin Kierwiński, Koalicja Obywatelska składa do NIK wniosek o zbadanie zasadności zwrotu Poczcie Polskiej pieniędzy za przygotowanie wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja 2020 rok, które ostatecznie się nie odbyły. Sekretarz generalny poprzypomniał na piątkowej konferencji prasowej, że niedawno Krajowe Biuro Wyborcze zdecydowało o rekompensacie dla Poczty Polskiej za nieodbyte wybory 10 maja w wysokości 53 milionów złotych, natomiast OK. 3 milionów złotych ma być zwrócone Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Państwo polskie ma płacić za hucpę polityczną, do jakiej doprowadził pan wicepremier Jacek Sasin i pan premier Mateusz Morawiecki, powiedział Kierwiński. Usługa pocztowa Jacka Sasina ma kosztować polskich podatników prawie 56 milionów złotych, dodał. Kierwiński dodał, że KO nie pozwoli, żeby wybory kopertowe Jacka Sasina pozostały nierozliczone. Jako KO zdecydowaliśmy, że sprawę zwrotu tych pieniędzy przekażemy do Najwyższej Izby Kontroli. Zwrócimy się do NIK o zbadanie zasadności tego zwrotu. Jeżeli kontrola wykaże nieprawidłowości, pójdziemy dalej, będziemy zgłaszać to do organów ścigania, zapowiedział poseł. Nie może być tak, dodał, że na podatnika polskiego przerzucane są koszty nieodpowiedzialności, bałaganu i dziwnych transakcji. Kierwiński stwierdził, że pieniądze, które zostaną przekazane Poczcie Polskiej jako rekompensata, nie trafią tam, gdzie są naprawdę potrzebne. Zaznaczył, że za 50 milionów złotych można kupić prawie 700 dobrych respiratorów. Jeżeli ktoś ma zwracać Poczcie Polskiej te pieniądze, to powinni to być pan Sasin i pan Morawiecki, ze swoich prywatnych pieniędzy. Wiem, że trwałoby to bardzo długo, choć pan Morawiecki do ubogich nie należy, dodał sekretarz generalny PO. Zwracanie pieniędzy przez państwo Poczcie Polskiej to, jego zdaniem, skandal, hucpa i realizacja bezprawia. Dziwi mnie decyzja pani minister szefowej Krajowego Biura Wyborczego, Magdaleny Pietrzak, o zwrocie tych pieniędzy, bo bierze ona niejako na siebie koszty niekompetencji panów Morawieckiego i Sasina, zaznaczył Kierwiński. Wybory korespondencyjne. Sasin jako wicepremier i minister aktywów państwowych nadzoruje Pocztę Polską, która w kwietniu 2020 rok. Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego została zobowiązana, obok PWPW, do przygotowania w maju 2020 rok. Wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym, w ramach przygotowań m.in. drukowane były karty wyborcze, a poczta miała dostarczać pakiety wyborcze. Do wyborów 10 maja 2020 rok. W trybie korespondencyjnym ostatecznie nie doszło. Państwowa Komisja Wyborcza 7 maja bieżący rok zakomunikowała, że głosowanie 10 maja nie może się odbyć i nie mogą mieć zastosowania przepisy kodeksu wyborczego związane z głosowaniem. Nie będzie obowiązywać cisza wyborcza, a lokale wyborcze pozostaną zamknięte. Wybory prezydenckie przeprowadzono 28 czerwca pierwsza tura i 12 lipca druga tura, w zdecydowanej większości w sposób tradycyjny. W lipcu 2020 rok. Sejm uchwalił nowelizację ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. Zakłada ona, że podmioty, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie premiera związane bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na prezydenta RP zarządzonych w 2020 rok, z możliwością głosowania korespondencyjnego, mogą wystąpić do szefa Krajowego Biura Wyborczego o przyznanie jednorazowej rekompensaty na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów, związanych bezpośrednio z realizacją polecenia. W grudniu 2020 rok. Rząd przyjął uchwałę w sprawie przyznania szefowi KBW, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem na sfinansowanie jednorazowej rekompensaty podmiotom, które zrealizowały polecenie premiera związane bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na prezydenta RP zarządzonych w 2020 rok, z możliwością głosowania korespondencyjnego.
Decyzja o rekompensatach. Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało w tym tygodniu, że wnioski Poczty Polskiej oraz Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych zostały rozpatrzone i podjęto decyzję o wypłacie rekompensaty. KBW ustaliło wysokość rekompensaty dla Poczty Polskiej na kwotę 53 205 344 zł. Kwota 17 091 961 zł została uznana za niezasadną. W przypadku PWPW ustalono wysokość rekompensaty na kwotę 3 245 061 zł. Kwota 959 264 zł została uznana za niezasadną. Wiosną ubiegłego roku, w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich, szef kancelarii i premiera Michał Dworczyk informował, że premier Mateusz Morawiecki wydał 16 kwietnia decyzje polecające Poczcie Polskiej S.A. oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. realizację działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19 na podstawie przepisów ustawy covidowej z 2 marca 2020 rok. Premier polecił Poczcie Polskiej realizację działań zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów prezydenta RP w 2020 rok. W trybie korespondencyjnym APWPW, wydrukowanie kart i instrukcji głosowania. Każdorazowo premier wyznaczał ministrów aktywów państwowych oraz spraw wewnętrznych i administracji, jako odpowiedzialnych za zawarcie umów ze spółkami, informował Dworczyk. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł we wrześniu ubiegłego roku o nieważności kwietniowej decyzji premiera zobowiązującej Pocztę Polską do przygotowania w maju 2020 rok wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. Sąd uznał, że decyzja ta rażąco naruszyła prawo. Od wyroku w SA premier złożył kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.